Nagle zobaczyłam, Jezus, co za laska w ogóle, jaka niesamowita, jaka piękna. I w ogóle miałam jakąś taką fascynację, wiesz, wyglądem Małgorzaty. I Danuta Rin, akurat miałam przyjemność wielką pracować z nią kilka razy. I to była osoba, słuchaj, która zawsze właśnie musiała tą wisienkę na torcie położyć sama. Kobiety malują się i stroją się przede wszystkim dla innych kobiet. I mężczyźni na przykład, wiesz, nie wiedzieliby, co to jest celulit, gdybyśmy same o tym głośno nie mówiły. To oni jest nie na widzą tytuł. Takich rzeczy. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką radością chcę Państwa poinformować, że dzisiaj naszym gościem jest gwiazda wśród make-upistek i make-upistka gwiazd, a również moja koleżanka i osoba, z którą przez wiele lat współpracowałyśmy, Beata Milczarek. Witam serdecznie. Bardzo. Jest mi bardzo, bardzo miło, że mogę być Twoim gościem. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie. Beata, ja się bardzo cieszę, że jesteś, że mogę cię pokazać. Aczkolwiek tak? Wiesz, że ja lubię być jednak z tej drugiej strony. No właśnie, ale może też trochę wyjść z cienia, bo właśnie takie osoby jak ty powodują, że bardzo wiele osób, które są gwiazdami, celebrytami, wyglądają tak, jak wyglądają. Ty kształtujesz ten wizerunek, dbasz o to. Będziemy oczywiście też mówili o konkretnych osobach, o które Beata dba. No ale też wydaje mi się, że dlaczego być w cieniu? No, też masz u siebie na Instagramie, pokazujesz się i trochę tam zdjęć z wakacji, głównie też praca i pokazujesz, jak się malować, jak dbać o cerę, dbać o ciało. Sama jesteś w świetnej kondycji. Bardzo dziękuję. Ale też od razu takie pytanie, ponieważ jesteśmy wciąż w takiej wakacyjnej aurze. Jak to jest z tym opalaniem? I ty jesteś, rozumiem, trochę zwolenniczką i też cię znam, że zawsze latem ta złota opalenizna jest. Kiedyś się bardzo opalało, lata 60, tak. 70, 80, potem zaczęło się, że absolutnie nie wychodzić na słońce, a jeżeli to z jakimś filtrem 50 albo całkowitym blokerem. No dokładnie i tak. I teraz co? I Monika, i ta moja opalenizna, coroczna moja opalenizna, jest absolutnie osiągnięta przy użyciu właśnie tych ekstremalnych filtrów. Czyli ja wychodzę, jadąc na wakacje, zaopatruję się w dużą ilość filtra o SPF 50, smaruję się nimi bardzo rzetelnie, reaplikuję je w ciągu dnia, co godzina, dwie godziny. I to jest opalenizna, która, ja się nie parzę, ja po prostu od razu jestem opalona, ta opalenizna jest dużo trwalsza, no i dużo lepiej i zdrowiej wygląda, a nie niszczę słońcem jakby komórek w głębi. Dokładnie tak. No nie wiem, ile godzin trzeba leżeć na słońcu, żeby przy tym filtrze 50 osiągnąć? No nie, te nowoczesne filtry, dzielimy je oczywiście na mineralne i chemiczne. Te chemiczne są jakby łatwiejsze do osiągnięcia opalenizny. Natomiast one dają absolutnie możliwość opalania się takiego jak bez filtra, tyle tylko, że w zdrowszy sposób. Bardzo jestem ciekawa Państwa doświadczeń, jak to jest z tym opalaniem. Ja należę do tego właśnie pokolenia, gdzie no, im większa opalenizna, tym znaczy, że wakacje były bardziej udane. Wszelkie preparaty przyspieszające opalanie, nawet tak drastyczne, jak robione z nafty, z masłem kakaowym. Nie, to tego nie znam, tego nie znam. Czy też na klasyczny dermosan, którym się sterowało tak w aptece. Można było kupić piękny zapach. Beata, powiedz, dzięki czemu, bo oczywiście są filtry, są ogromne, duże też no, zaplecze jakichś
zabiegów upiększających, takich już bardziej chirurgicznych i wszelkiego rodzaju, o tym raczej mówić nie będziemy. Aczkolwiek wszystko jest dla ludzi. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi. Oczywiście używane z rozsądkiem i dedykowane bardzo, w sposób bardzo spersonalizowany. No ale odchodzi się też od jakichś tych takich bardziej botoksowych rzeczy i... Wiesz, Monika, jakby bardzo mnie cieszy fakt, że coraz bardziej kobiety i ludzie są świadomi. Świadomi są holistycznego jakby traktowania zagadnienia. I powiem coś, co oczywiście jest wyświechtane przez wszystkich, ale piękny make-up zaczyna się od pięknej skóry. I jest to absolutnie clue, które towarzyszy w mojej pracy od samego początku. Natomiast oczywiście każda z pań, jeśli dba tak dogłębnie o swoją urodę na co dzień, ma swoje rutyny, ma zabiegi, którym się poddaje i po prostu poświęca temu uwagę, zdecydowanie te make-upy mogą wyglądać dużo piękniej. No i właśnie, powiedz, są takie pewne triki, które robią zawodowi make-upiści takie jak ty i są niektóre oczywiście kobiety, które też są bardziej biegłe w tej sztuce i robią rzeczy, że rzeczywiście ten makijaż, on jest lepszy od takiego przeciętnego makijażu, który na szybko przeciętna Polka robi czasami nawet tak stojąc w korku w samochodzie. Gdzie jest w tym diabeł ukryty w tym szczególe? Znaczy wiesz, tych szczegółów jest po prostu gigantyczna, cała długa lista. Oczywiście co osoba, to inne triki możemy zastosować, jakby dla każdego coś innego, co będzie bardziej, tak jak z ubraniem, tak? Jednemu niekoniecznie musimy podążać za trendami, ponieważ nie wszystkie trendy są dla każdego. Aczkolwiek rynek kosmetyczny jest bardzo dynamiczny, tak samo jak i trendy, tak samo jak i to, co jest modne. I rynek kosmetyczny odpowiada bardzo mocno na trendy, na modę, na zapotrzebowanie. W ostatnich latach wydaje mi się, że bardzo, ale to bardzo wzrosła świadomość kobiet i jak na przykład idziesz ulicą i rozglądasz się teraz, to większość z nich wygląda doskonale. Jeszcze nawet 2-3 lata temu tych takich z błędami w make-upie było więcej niż jest ich teraz, więc myślę, że tutaj jednak internet przysłużył się temu, że kobiety są coraz bardziej świadome, coraz lepiej potrafią spersonalizować swój makijaż i sięgnąć po odpowiednie triki, po odpowiednie produkty do zrobienia makijażu i wygląda to na przestrzeni lat zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Jakie są triki Beaty Milczarek? No wiesz, taki... ja bardzo dużą wagę i uwagę przykładam do tego, jak wygląda skóra. Jakby skóra jest kanwą całego makijażu, jest jak płótno dla malarza, i zajmuje bardzo dużą powierzchnię make-upu. No i oczywiście też bardzo lubię bawić się niuansami, czyli na przykład, wiesz, to jest tak, że na przykład, nie wiem, sezon jesień-zima hołduje matowemu makijażowi, ale sezon już wiosna-lato hołduje matowemu z lekkim jakimś niuansem, satyny. Ja kocham w ogóle bawić się tymi fakturami, tymi właśnie wykończeniami i tak dalej. Mój taki trik podstawowy, który właściwie używam bardzo, bardzo często, to jest odpowiednie przygotowanie skóry, tak jak już mówiłam, i używanie rozświetlacza. Ale używanie rozświetlacza w sposób umiejętny, czyli w zależności znowu od tego, z jaką skórą mam do czynienia i jaki efekt końcowy chcę uzyskać, używam go samodzielnie przed make-upem lub mieszam po prostu z podkładem. Czyli taki podkład, tak, bo używając tego rozświetlacza przed podkładem, to jest tak, że wszelkie niedoskonałości, wszelkie, nie wiem, ewentualne zmarszczki czy cokolwiek, lepiej ze skórą pracuje światło. Ten rozświetlacz odbija światło, w związku z czym ono pięknie, łagodnie ślizga się po buzi, dając dobre optyczne wrażenie. No i co? Co jest bardzo ważne, mówię to jako pani 60-letnia, że te rozświetlacze... To jest dla mnie szokujące, Monika, ciągle jak mówisz, że pani 60-letnia, przepraszam. To
Te rozświetlacze, one są też ważne, ponieważ trochę odbijając światło, trochę niwelują też to widoczne zmarszczki. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli właśnie też w pewnym wieku szczególnie ten rozświetlacz jest... Jak dobrać ten rozświetlacz? Bo chodzimy czasami do właśnie jakichś drogerii, tam są panie makijażystki, które też nam mogą zaproponować coś jakiś makijaż dać. No i często, jak słyszę, to zrobią to bardzo dobrze, ale czasami widzę też kobiety gdzieś w jakiejś galerii handlowej, gdzie staram się jak najrzadziej być, ale czasami jest i widzę, że takie panie wychodzą i mają tutaj bardzo piękny makijaż twarzy. Natomiast tutaj już widać, że jest kompletnie inny odcień już skóry, a nawet jeżeli jest to osoba, która ma fryzurę z odsłoniętymi uszami, to te uszy też są innym kolorze. No tak, to jakby absolutnie należy pamiętać o tym, żeby to było całościowe i nawet pokusić się czasem o posmarowanie, nie wiem, wierzchołka ramion czy obojczyki, żeby to było całościowe. Natomiast taką moją główną poradą jest to, żeby poświęcić sobie trochę czasu, żeby każda kobieta spojrzała na siebie takim łaskawym okiem. Każda ma w sobie coś pięknego i żeby po prostu postarała się bez krytyki spojrzeć na siebie, tylko spojrzeć właśnie w taki łaskawy sposób i zobaczyć, co jest fajnego, fajna kolorystyka, nie wiem, fajny kolor oczu, fajne wyjątkowe kości policzkowe, wycięcie ust. Walory, które trzeba podkreślić. Dokładnie tak. I gwarantuję, że każda jedna kobieta te walory posiada. Nawet co ciekawe, było przeprowadzone takie badanie, ja nie pamiętam przez kogo, natomiast z zaciekawieniem obejrzałam dokument o tym, że ileś tam kobiet zapytano o to, jak one postrzegają siebie i okazuje się, że chyba 80% kobiet widzi się dużo gorzej, niż są wobec siebie bardziej krytyczne niż powinny być. Jakby nie dostrzegają swoich walorów. Czyli inni postrzegają je lepiej niż one dokładnie same. Tak. Dokładnie tak. Jest to zwłaszcza nasze tutaj Polki mają tę przypadłość, więc fajnie by było, żeby spojrzeć na siebie takim jednak łaskawym okiem, pomyśleć o tym, trochę pozagłębiać się w te czasem jakieś porady, filmiki, postarać się znaleźć taki klucz do własnej urody. Czyli każda z nas ma kolorystykę, która jest najbardziej komplementarna. Każda z nas ma rysy twarzy, które można jakoś tam bardzo delikatnie, nie wiem, skorygować coś, co jest niedoskonałe, podkreślić to, co jest doskonałe, po prostu zwrócić na to uwagę i pokierować swoje umiejętności makijażowe w takim kierunku, żeby właśnie robić sobie dobrze. Ja nawet robię, słuchaj, takie warsztaty dla pań, gdzie najbardziej lubię takie warsztaty jeden na jednego, gdzie zaczynamy od przeglądu kosmetyczki, przegadujemy sobie, które kosmetyki są dla danej osoby ok, a które niekoniecznie, żeby też nie wchodzić do perfumerii, nie zaopatrywać się w jakieś hity make-upowe, tak? Które niekoniecznie są dla danej osoby odpowiednie. Żeby robić tylko trafione zakupy kosmetykowe i żeby odpowiednio ich używać. To na koniec naszej rozmowy ja będę Cię prosiła, żebyś zaprosiła Panie na takie warsztaty. Będziesz... Z wielką przyjemnością. Tak. Bata, troszkę też więcej o Tobie. Należysz do tych osób, które mają konkretne wykształcenie w tym kierunku. No tak. Bo bardzo dużo jest dzisiaj dziewczyn, które same się nauczyły, czy też całkiem dobrze to idzie. Są szkoły bardziej takie nastawione na charakteryzację teatralną czy filmową, różnego rodzaju. Powiedz, skąd u Ciebie, jako młodej dziewczyny, pojawił się pomysł na ten make-up i wyjazd i tak dalej, wszystko co? Znaczy powiem Ci tak, jak zawsze już jako małe dziecko mama miała problem, żeby wyjść i odprowadzić mnie do przedszkola, ponieważ dla mnie liczyła się bardzo harmonia, wszystko musiało być takie dopracowane, rajstopki idealnie założone. I jakby zawsze bardzo, bardzo ceniłam sobie harmonię i taką estetykę otaczającego mnie świata. Więc jest to jeden z elementów, który jednak ma bezpośredni wpływ na to, czy widzisz ładnie, czy też nie. Od najmłodszych lat
moje wszystkie lalki właściwie nie były pomalowane fabrycznie, tylko zwykle były pomalowane przeze mnie i przerobione przeze mnie. No, nie mówię o już, nawet o tym nie wspomniałam, jak dorwałam się do kosmetyczki mamy, to tam się wydarzała masakra, a ja miałam wszystko na sobie, już jako małe dziecko. W związku z czym dość naturalną drogą dla mnie było to, żeby zająć się profesjonalnym makijażem. Też moja młodość przypada na lata 80., kiedy absolutnie fascynowałam się londyńskim punkiem i tymi szalonymi eksperymentami, które przekładałam oczywiście na siebie i na swój wizerunek. Bardzo to lubiłam, bardzo mnie to wciągało. No i niestety wtedy w Polsce nie było możliwości kształcenia się w tym kierunku. No i w momencie, kiedy wyjechałam do Holandii właściwie na chwilę, jak się okazało, ta chwila przeciągnęła się na 8 lat i okazało się, że jest tam taka szkoła, która spełniłaby wszelkie moje marzenia o wykształceniu zawodowym, no to natychmiast postanowiłam, że muszę się w niej znaleźć. 3 lata zajęło nam odkładanie pieniędzy na pierwszy rok tej szkoły, ponieważ to była szkoła prywatna, była bardzo droga. Jeszcze wtedy dla nas, kiedy my byliśmy z kraju, gdzie nie wiem, mieszkanie wynajmowało się za $12, a tutaj nagle muszę zapłacić kilkanaście tysięcy dolarów za swoją szkołę. No ale udało nam się w ciągu 3 lat zaoszczędzić, ja i mój mąż, na pierwszy rok szkoły. No a potem okazało się, że jestem studentką o dobrych rękach, tak wyrażali się moi nauczyciele. I właśnie od drugiego roku ja już pracowałam. Pracowałam normalnie w telewizji holenderskiej, ja już zarabiałam te wszystkie pieniądze, które zarabiałam, szły na czesne, a jeszcze czasem miałam jakieś tam, wiesz, coś dostawało. No to dobrze. A teraz powiedz tak, no i dlaczego wróciłeś do Polski? Znaczy wiesz, Monika, ja wyjeżdżając już miałam 20, tam już nie pamiętam, kilka lat, tam 2 czy 3 i to już było za późno. Ja miałam tu przyjaciół, ja miałam tutaj, wiesz, ja zawsze czułam się jednak, że jestem stąd, a zawsze gdzieś czułam się outsiderem. Zresztą co niejednokrotnie uprawiałem zawód makijażystki, który jak wiemy no jest dość takim, no wiesz, no show business jest trudny wszędzie. Tak. To niejednokrotnie jednak odczuwałam to, że jestem z Polski, co nie było gdzieś tam w tych czasach jakieś, wiesz, takie no tak, fantastyczne. Tak, że to jest się kimś gorszym. Wróciłaś do Polski, dużo sesji reklamowych, do renomowanych pism, koncertów, pokazów. To wszystko robiłaś i robisz do tej pory. No i tak troszkę musimy uchylić się rąbka tajemnicy. Byłaś tutaj już w tym programie, tylko troszkę tak dalej siedziałaś. Zdecydowanie czyli bardziej komfortowo czuję się z tej drugiej strony. Proszę Państwa, bo i nawet padło Twoje imię tak, wtedy. To prawda. Proszę Państwa, w pierwszym naszym programie, w pierwszym odcinku Gwiazdozbioru gościem była Małgosia Rozenek, a Beata stała tutaj z drugiej strony i czuwała na to, czy wszystko jest w porządku z makijażem. Znaczy też rozmowa była tak ciekawa, że przyznaję szczerze, że pracując 8 lat z Małgorzatą, ja znam wszystkie historie jakby z wielu wywiadów chociażby, natomiast ta wasza rozmowa była tak ciekawa, że pomimo, że znałam tę historię, to bardzo przyjemnie mi się słuchało tego wywiadu. To bardzo miło. Ale właśnie, no, jesteś osobą, która od ilu lat Małgosią? Od 8. Właściwie od momentu, kiedy Małgorzata, od jej ślubu. Aha. Od jej ślubu jesteśmy ze sobą właściwie non-stop. I przy tych właściwie większości projektów tak. Małgosia jakby jakby wymyślasz im makijaż, czy razem to tworzycie, jak to jest? Wiesz co, to jest tak, że makijaż bardzo jest, jest dużo, bardzo, bo raz jak kiedy ćwiczy, prawda, no tak, i to jest inny makijaż, no a raz tak, kiedy staje na czerwonym dywanie. No tak. Wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, jak to wiesz, jak to się zaczęło wszystko, ponieważ ja kiedyś siedząc sobie w jakieś niedzielne popołudnie na kanapie po prostu przerzucałam, wiesz, kanały. I nagle zobaczyłam, wiesz, przerzucając te kanały, nagle zobaczyłam, Jezu, co to za laska w ogóle, jaka niesamowita, jaka piękna. W ogóle miałam jakąś taką fascynację, wiesz, wyglądem Małgorzaty.
I pomyślałam sobie wtedy, ale świetnie by było z tą dziewczyną pracować, ona jest taka piękna. I słuchaj, no nie wiem, nie minęło dużo czasu, typu miesiąc, dwa i jakby nasze drogi się przecięły. A jak to się stało? Że... Wiesz co, no najpierw ze dwa razy pracowałam z nią po prostu przy sesjach takich do gazet, przy jakiejś okładce i przy takiej jakiejś sesji modowej. I podczas jednej z sesji okładkowych zaproponowałam Małgosi, ponieważ jej look był taki mocno określony. Ona lubiła dość mocny make-up, a ja uważam, że uroda Małgorzaty jest absolutnie skończona. Tam po prostu, wiesz, ona nie potrzebuje wiele, ona naprawdę jest przepiękną kobietą. I zaproponowała mi wtedy taki makijaż, który jest bardzo lekki, który pokazuje tylko taki jej walory. Trochę make-up, no make-up. Dokładnie tak. I oczywiście powiedziałam Małgosiu, jesteśmy na sesji, więc jeśli zobaczysz na pierwszym zdjęciu, że to nie jest to, po prostu nie spodoba ci się, to wtedy nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy dołożyły. No i po pierwszym zdjęciu, oczywiście ja byłam zachwycona, no ale wiesz, ale jakby musiałam dotrzymać umowy, podchodzę do Małgorzaty i pytam, czy jest okej, czy jednak dokładamy. No Małgosia tak spojrzała na mnie, spojrzała w monitor i powiedziała, no ale co ty tu chcesz dokładać, jest pięknie. Aha. No i słuchaj, tak już zostało. Ja wtedy jeszcze, wiesz co, malowałam przy użyciu airbrusha, co bardzo lubiłam, ale bardzo też chcę, bardzo... Bardzo chcę, żebyś powiedziała, co to jest. No airbrush to jest takie bezdotykowe nakładanie podkładu. Właściwie można airbrushem zrobić cały makijaż, natomiast ja jakby na podkładzie... Właściwie się kończyło, robiłam tylko z airbrusha podkład, nie robiłam różnych innych detali. Ja muszę powiedzieć, co to jest. Proszę Państwa, to jest takie urządzenie, które jakby jest w sprayu, tak? Można to powiedzieć. Jest, najłatwiej porównać to do lakiernictwa w samochodzie. Dokładnie tak, tylko tutaj jest oczywiście, jeśli nie wiem, potrzebujemy jakąś ilość podkładu, to przy pomocy airbrusha tego podkładu potrzebujemy, nie wiem, 5 razy mniej, bo to jest rozcieńczony podkład, rozcieńczony czy... Taka mgiełka, która... Dokładnie tak, która pięknie się wtapia w skórę, daje przepięknie wyrównany koloryt. Bardzo często fotografowie mówią, że jak po tym już nie trzeba retuszu. Dlatego, bo skóra jest po prostu idealna, a jednocześnie jest to bardzo lekkie, bardzo pięknie też trójwymiarowo wygląda. Dobrze. I teraz użyłaś airbrusha, kiedy malowałaś Małgosię przy tej pierwszej sesji. Tak. I ja myślę, że to też był jeden z elementów, który Małgosi się spodobał w tym moim make-upie. A druga rzecz, o której wspomina niejednokrotnie do tej pory, to jest to, że spodobała jej się na początku brew, którą jej robiłam. Aha. Jakby uważam, że skóra i brwi są takimi mocno określającymi look elementami. To był dla mnie duży komplement ze strony Małgosi, ponieważ te dwa kluczowe elementy ona właśnie doceniła w moim warsztacie. A powiedz, bo myślę, że to też jest bardzo istotne, że są gwiazdy właśnie, tak jak ty z Małgosią, to bardzo, bardzo często, właśnie, no niemalże cały czas współpracujecie, ale też są gwiazdy, które zawsze, kiedy wiedzą, że ma być jakaś sesja czy coś tam, to zawsze proszą o to, żeby to była jakaś bardzo konkretna osoba. Czy dotyczy to włosów, czy właśnie make-upu, czy też zdjęć. I to się wiąże i oczywiście z tym efektem końcowym, który one mają zaufanie, ale również z pewną chemią, że jednak że ktoś, kto nas dotyka, jest ależ tutaj oczywiście blisko, że musi sprawić też, że my się dobrze z tą osobą Monika, czujemy. Ten fotel makijażystki jest takim miejscem, który tak naprawdę ustawia cię na resztę sesji, czy resztę nagrania, ponieważ jest to taki pierwszy moment, kiedy wchodzisz w jakieś te takie zajętości tego typu i od tego, jak ty się tam poczujesz, wiele zależy. To zależy właśnie, czy będziesz się czuła okej dalej, czy poczujesz jednak pewien dyskomfort. W związku z czym ja powiem szczerze, w szkole, w której się uczyłam make-upu, ja nawet miałam zajęcia z psychologiem, ponieważ to jest bardzo istotny element całego, wiesz, looku gwiazdy, czy też modelki.
No tak, chociaż wiedząc, jak wyglądają pokazy mody, no to tam specjalnie się nie ma. Tam no nie, tam czasu nie ma. Tempo, no tak, ale każdy gada sobie nad głową. Tak, oczywiście. Ale warto, jeśli jakaś modelka usiądzie i widzi, że na przykład, nie wiem, jest w jakiś sposób, nie czuje się pewnie. Zgaszona, cokolwiek, to powiedzieć jej jakiś nawet mały komplement, który po prostu sprawi, że zrobi się jej miło. Dotknąć ramienia, Dokładnie tak. To jest bardzo istotne. I tak pracujesz też z takimi osobami, które uchodzą za trudne, a ty akurat mówisz, że bardzo dobrze ci się pracuje i to tutaj mogę chyba powiedzieć. Tak, ja pracowałam z Edytą przez kilka lat, zanim zaczęłam pracować z Małgorzatą. I przyznaję, że bardzo doceniałam i ceniłam tę współpracę, ponieważ Edyta była bardzo pomocną osobą. Ona bardzo dużo widziała. Widziała to w taki sposób, w jaki ja to widzę. I nawet czasem, wiesz, czasem widzisz, że coś tam jest jeszcze krzywo, że coś byś jeszcze chciała poprawić i tak dalej. Edyta bardzo mi w tym pomagała. Bardzo, bardzo. Więc ta współpraca... Czyli to była taka ścisła współpraca, tak? Że tutaj pracujecie... Tak, tak. Oczywiście ona miała czasem momenty, bo jakby ten moment malowania większość z gwiazd lubi jednak, wiesz. I Edyta bardzo często właśnie czynnie w tym brała udział, co ja uwielbiałam. Natomiast no, były też takie momenty, że ona po prostu, wiesz, zdawała się na mnie. Mhm. No i to też było okej, ale zdecydowanie bardziej w tych jakichś naszych rytuałach wolałam, jak ona czynnie w tym uczestniczyła. No tak, bo potem przynajmniej ta odpowiedzialność rozkładała. Ale też, co ciekawe, nawet ja o tym nie wiedziałam, chociaż znamy się od lat, pracowałyśmy właśnie wielokrotnie, ale tutaj, kiedy zanim weszłyśmy na plan, rozmawiałyśmy przez chwilę, że są gwiazdy, czy też takie no, osoby, które nawet przy profesjonalnym makijażu wolą sobie same coś zrobić. I ja tutaj nie chcę też zdradzać, bo to nie akurat ciebie nie dotyczy, ale jakby słynie z tego z Kasia Skrzynecka, która zawsze, że jest uroczą osobą, w związku z tym bardzo zawsze... Piękną osobą. Tak, ale chodzi o to, że jest uroczą i miłą, w związku z tym, że najczęściej jak to się umaluje, to powie, że bardzo, bardzo ładnie, a potem idzie do łazienki i tak. poprawi. Ale wiesz, jak to jest, Monika, no jakby przyzwyczajenia, dokładnie. Tak. I wiesz, no niejednokrotnie miałam takie sytuacje, na przykład jedna z aktorek, przepięknych zresztą, pamiętam, że robiliśmy okładkę do twojego stylu. I ja znowuż z tym swoim minimalizmem potraktowałam ją tak minimalistycznie, a to jest aktorka, która lubi sztuczne rzęsy i te wszystkie takie, wiesz, sytuacje. Więc zrobiłam makijaż, zrobiliśmy pierwsze zdjęcie, Piotr Paremski robił zdjęcia. Pozdrawiamy serdecznie. I pamiętam, że mieliśmy takie wow, jak pięknie, w ogóle byliśmy absolutnie zachwyceni. Natomiast sama zainteresowana powiedziała, no to nie jestem ja, no ja poproszę tutaj sztuczne rzęsy, ja poproszę tu więcej, tam więcej. No i oczywiście doszłyśmy do momentu, kiedy wyglądała tak, jak wyglądała zawsze na scenie. Ale też, co właśnie powiedziałaś, o to nie wiedziałam, świętej pamięci Danuta Rin, że lubiła też sama dokończyć, tak? I że była perfekcyjna. Wiesz, ja myślę, że w ogóle te wielkie artystki jednak tego starszego pokolenia. Do którego należała Danuta Rin, one musiały robić często rzeczy same. Tak. I Danuta Rin, akurat miałam przyjemność wielką pracować z nią kilka razy. I to była osoba, słuchaj, która zawsze właśnie musiała tą wisienkę na torcie położyć sama. Mm-hmm. I na przykład u niej tą wisienką na torcie było przyklejanie sztucznych rzęs. Uważam, że jest jednym z trudniejszych elementów do zrobienia samemu sobie. No. Natomiast ona robiła to po prostu ciach-ciach gotowe. Mm-hmm. Wiesz, ona tak doskonale to potrafiła sama ogarnąć i w tak krótkim czasie, że wiesz, to było niesamowite. I ja po prostu otwierałam szerzej oczy widząc to, wiesz. No to tak, ale rzeczywiście też można powiedzieć, że to też kobiety w latach 60., 70. Były mistrzyniami. Jeszcze wtedy nie było tych eyelinerów, tylko takie ołówki, którym to robiły i zrobienie tej kreski, która równiuteńko nad rzęsami. Dla mnie to nigdy nie było wykonalne. Naprawdę? Tak? No, nie wiem dlaczego, bo to przecież jest proste, masz wiele narzędzi do wyboru i właśnie
właśnie, wiesz, no każdy coś tam lubi innego. Sprawność manualna pewnego rodzaju, a potem już też i wada wzroku, która to... No na wadę wzroku to lusterko powiększające. No może, ale wiesz co, to jest może na wadę wzroku jest dobre lusterko, ale ono nie poprawia nastroju w pewnym wieku. Okej. Znaczy ja wiem, jak kiedyś jeszcze, wiesz, nie mając tej wady wzroku, gdzieś tam na sesji było takie lusterko powiększające, ja w nie spojrzałam i okazało się, Monika, że ja jestem cała owłosiona, co jest oczywiście normalne. Tak, każdy jest cały owłosiony, jest taki meszek. Natomiast to mnie tak prześladowało, że oczywiście przez tydzień myślałam o tym, żeby wydepilować sobie całą twarz. Proszę Państwa, właśnie nie, szczególnie to jest pytanie do pań, czy lubicie lusterka powiększające? Znaczy teraz, wiesz, przeglądając jakiegoś TikToka czy coś takiego, zobaczyłam, że jest nawet taki trend, że właśnie dziewczyny pozbywają się tego meszku na twarzy. No ale nie, no, ale całe to lusterko powiększające, ona okazuje nagle, że wydaje ci się, że no, tutaj jest w porządku, a tu nagle jakieś te pory takie pootwierane. Więc nie działa psychoterapeutycznie, nie. Może kreskę się zrobi, ale że tak powiem potem... Zresztą wiesz co, Monika, może to nie jest zbyt polityczne, co teraz powiem, no. Natomiast fakt jest taki, że tak naprawdę otoczenie, ludzie widzą twoją energię przede wszystkim, wiesz? I to, czy ta kreska jest perfekcyjna, czy mniej perfekcyjna, jest drugorzędną sprawą. A to twoje samopoczucie, twoja emanacja energii, to czy czujesz się ze sobą dobrze, czy się akceptujesz, czy to jest właśnie to holistyczne podejście do tematu urody. Zgadzam się, że jakieś podejście takie, że osobę czasami traktujemy jako atrakcyjną, dokładnie budzącą tak. naszą sympatię, chociaż jest daleko niedoskonała, tak. Jeżeli tak popatrzymy na nią, i odwrotnie. Są osoby posągowe, urody i tak dalej, ale nie wiem, odbijają jakąś tak się odcinają i trudno je jakoś. Czyli widzisz, czyli wracamy w tych tematach urodowych do tego holistycznego podejścia. I tej psychologii. Ale powiem ci, że tutaj często w tym programie najczęściej gośćmi są kobiety, czy jak ktoś woli, gościniami. I często jest taki właśnie wątek, jak kobiety patrzą na siebie, czy rzeczywiście są w stosunku do siebie takie serdeczne i tu jesteśmy tymi siostrami i tak dalej. Jedne twierdzą, że absolutnie tak i to tylko mężczyźni nam wmawiają, że jesteśmy właśnie, konkurujemy, rywalizujemy i kobieta się wilczycą. I teraz jednym z ostatnich programów była wybitna aktorka pani Dorota Kolak i opowiadała o jednym z filmów w scenie, gdzie była nago, już jako kobieta mocno dojrzała i że po prostu straszny hejt na nią spadł, ale tylko ze strony kobiet. I teraz, kiedy mówisz o tym, że ta kreska, ona nie musi być taka idealna, albo nie musimy w ogóle idealnie wyglądać, no to ja mam też takie doświadczenie, że jakichś spotkań towarzyskich kobiet, gdzie wszystkie się ze sobą witają i mówią, pięknie wyglądasz, cudownie, ojej, schudłaś, opaliłaś się, świetna sukienka i tak dalej. I w pewnym momencie potem się żegnają. Jedna z tych nich, pięknie wykomplementowana wcześniej i komplementująca, odchodzi i zaś się zaczyna. A widziałaś, przytyła, ale się posunęła, tak? No niedobrze wygląda. No, a słyszałaś o jej mężu, podobno tam się spotyka. I że rzeczywiście, że często za plecami jesteśmy w stosunku do siebie okrutne i właśnie ta kreska, widziałaś jaką miała kreskę? Niedoskonałą. Tak, no więc wiesz, ja myślę, że to jest, no tak, kobiety malują się i stroją się przede wszystkim dla innych kobiet. I mężczyźni na przykład, wiesz, nie wiedzieliby, co to jest celulit, gdybyśmy same o tym głośno nie mówiły. To oni jest nie widzą tytuł, takich rzeczy. To jest także wiesz, tak, ja myślę, że ta taka, wiesz, serdeczność kobiety wobec kobiety jest umowna, tak? I że głównie robimy to dla innych kobiet. Dla innych kobiet. I tym właśnie jest ciekawy taki zawód, jaki ty wykonujesz, jaki ja przez lata wykonywałam jako stylistka, czyli
zupełnie właśnie idący w poprzek temu, czyli pomaganie kobietom, żeby tak lepiej wyglądały, lepiej się czuły, a nie właśnie działanie na zasadzie jakiejś rywalizacyjnej, czyli im gorzej, tak, Monika, tym lepiej. No, ale tutaj może zdradzę też jakby no trochę i o sobie, i o tobie, że my jednak nigdy nie miałyśmy czegoś takiego, tak, że odchodziła koleżanka, my żeśmy no opowiadały o tej kresce, tak, tylko jednak żeśmy zauważały te walory energetyczne bardziej. No tak, wiesz, i raczej, jeżeli życzliwie, tak, i raczej, żeby się martwić, tak, o kogoś, że jest nie w formie, a nie dokładnie, żeby tak zacierać rączki. Myślę, że może to dało nam też predyspozycję do wykonywania tych zawodów w sposób dobry. Tak. Poza gwiazdami, o których mówimy, malujesz też osoby i wydobywasz z nich piękno, i to widać u ciebie na Instagramie, z młodych dziewczyn, które przychodzą i troszeczkę takie kopciuszki jeszcze, albo brzydkie kaczątka, i znaczy, wiesz, pięknie, no, i pięknie ten makijaż je bawi. I też tak zwane, no, te zwyczajne kobiety, czyli których jest najwięcej. I powiem ci, że to jest najwdzięczniejszy temat. No więc właśnie. Te zwyczajne kobiety, które po prostu, tak jak już mówiłam tu ze dwa razy, że każda jest piękna, a one niejednokrotnie tego kompletnie nie widzą. I wiesz, już wiele, wiele, wiele razy przytrafiło mi się w mojej pracy, co jest największą nagrodą. Przepraszam. Co jest największą nagrodą, że pani patrzy na siebie w lusterko po i mówi: Jezu, to ja tak mogę wyglądać, albo to jestem ja. No. Wiesz, na przykład ostatnio przytrafiło mi się coś takiego, że przyszła do mnie mama z córką, córka wychodziła za mąż, więc próbowałyśmy ten makijaż na ślub. No i potem mama też chciała sprawdzić, jak będzie wyglądała do danego ubrania, więc ja ją pomalowałam. Przyznam szczerze, że byłam w tego dnia wykończona, ponieważ byłam po jakimś tam programie, po jeszcze czymś, i to była jakby kolejna moja aktywność tego dnia, więc jakby nogi bolały mnie już tak, że w ogóle byłam totalnie wykończona. I słuchaj, kończę ten make-up tej mamy, podaję jej lusterko i zaczyna tak latać brudka. I ja w swojej głowie myślę sobie: Jezus Maria, jestem już tak zmęczona, a tutaj ewidentnie jej się nie podoba. Tak. Musimy zmywać, zaczynać od nowa, muszę zaproponować coś innego. A ta babka nagle mówi: Jezu, to jestem ja. Jezu, ja pani tak dziękuję. Ja nie sądziłam, że ja mogę tak wyglądać. I słuchaj, to jest takie cudowne. Takie momenty są tak cudowne. To jest taka nagroda za tą twoją pracę. To jest niewiarygodne. Albo wiesz, widzę, przychodzi do mnie dziewczyna i mówi, na przykład mówi mi, że była już, ma wyjść za mąż, tak? Próbuje swoje luki na ten dzień. No i mówi mi, że była już u 6 makijażystów, no i niestety nikt nie jest w stanie sprostać jej oczekiwaniom. To ty sobie myślisz, że ja będę tą 7? Dokładnie tak. Będzie jej 8, będzie 9, wiesz. No i robię ten make-up i to by było na tyle, bo już stracili człowieka, już ja nie mam kontaktu z tą dziewczyną, ona po prostu rozmawia ze sobą w lustrze, wiesz. Tak? I ona już nie może od siebie oderwać oczu, aha, już tam w ogóle, wiesz. I to też jest tak dokładnie, że kobiety zaczynają się inaczej zachowywać, inaczej, tak, ruszać, tak, wiesz, inaczej patrzeć. Jakby to jest naprawdę cudowne. Tak, 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 tak. To jest wspaniałe. Mhm. I to jest ta nagroda. Też jesteś osobą, która od wielu lat związana jest z jedną z najlepszych marek, marką Sisley. Sama używam perfum tej marki i też niektórych z kosmetyków. Jak się zaczęła twoja współpraca? Znaczy, wiesz, zawsze byłam... To jest też wyróżnienie, prawda? No tak, zawsze byłam ogromną fanką i właściwie od zawsze uważałam, że są to jedna z nielicznych marek, które spełniają obietnice. Czyli faktycznie tam, jeśli masz powiedziane, że coś ma działać tak i tak i tak, to faktycznie działa i to mam przetestowane na przestrzeni już kilkunastu lat. I jakoś tak się złożyło, że nie wiem, czy to znowuż jest to wysyłanie, wiesz, sygnałów w przestrzeń kosmiczną, tak jak było z pracą z Małgosią, że firma zgłosiła się do mnie sama. Spotkałyśmy się kilka razy, to była wtedy taka właściwie malutka, rodzinna firma. Absolutnie cała filozofia i polityka firmy jest totalnie w zgodzie ze mną, z moimi poglądami, z moimi doświadczeniami.
I zaczęłam pracować na zasadzie umowy dżentelmeńskiej, ponieważ to nie jest jakaś taka współpraca, wiesz, że za tym idzie coś, czy coś, czy coś, tylko absolutnie dżentelmeńska współpraca. Ja do tej pory podpisuję się obiema rękami niemalże pod każdym z produktów marki, więc ciągle bardzo cenię, doceniam to, że absolutnie mogę pracować tymi kosmetykami i mogę ich używać i uważam, że jest gigantyczna różnica, to są maleńkie niuanse, już takie w ogóle podprogowe tak. Wręcz, że widzisz, że make-up jest zrobiony dobrymi kosmetykami lub troszeczkę gorszymi. I tutaj w Sisleju absolutnie to widać totalnie. Tak, a ja bardzo jestem zadowolona z zapachu, którego nie zmieniam. Zaczęłam używać, kiedy byłam w ciąży. Dzisiaj mój syn już skończył 19 lat, więc jestem wierna. No tak, ja też mam jeden zapach, bez którego nie mogę się obejść, jeśli chodzi o Sisleya. Teraz pojawił się nowy, ale on jeszcze ciągle nie zdetronizował tego poprzedniego. Beata, tu jest taki zwyczaj w tym programie, że na końcu można powiedzieć jakiś... Że można kogoś pozdrowić. Tak, pomachać, tak? To już pozdrawiałyśmy, tak? Piotrka Boremskiego. I Małgosię. Tak, i Małgosię, tak, wybitnego fotografa. I tu możesz powiedzieć też o właśnie jakichś szkoleniach, warsztatach. Przyszło mi do głowy, że bo tak już kiedyś rozmawialiśmy, że coś razem właśnie dla kobiet byłoby wspaniale. Myślę, że to by były dobre, wiesz, efekty. Strony właśnie takie nie tylko samego wyglądu, ale właśnie tej psychologii. Gdzie ciebie szukać? Jak przyjmujesz? Ile masz czasu? Czy mogą panie się jakoś tam do ciebie zgłaszać? Chociażby właśnie w sprawie tych ślubnych makijaży albo jakichś większych wyjść? Albo nawet, żeby się nauczyć malować? Więc oczywiście najlepiej znaleźć mnie na Instagramie. Tam podane są wszelkie moje dane kontaktowe. Jeśli chodzi o umawianie się, wszystko jest bardzo do ułożenia, bardzo indywidualnie. Staram się dopasować, dostosować, oczywiście na ile czas mi pozwala. I takie warsztaty indywidualne, w zależności oczywiście od tego, od umiejętności manualnych, najzwyczajniej w świecie, one trwają krócej bądź dłużej. Zwykle to jest jeden dzień, czasem jeden plus jeszcze kilka godzin z jakiegoś kolejnego dnia, kiedy po prostu ćwiczymy te najfajniejsze luki dla danej osoby. Ale również też mówisz o pielęgnacji, bo tak, nie tylko to jest sam make-up, ale również potrafisz ustawić krok po kroku pielęgnację dla danej cery. Tak. Beata, czy coś chciałabyś tutaj do tej kamery powiedzieć? Chciałabym wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić, zaprosić do siebie, dać paniom siłę i wiarę w swoje i wewnętrzne, i zewnętrzne piękno. I proszę mi wierzyć, każda z nas jest piękna, piękna indywidualnie i na swój sposób i tylko trzeba to zauważyć. Bardzo, Beata, ci dziękuję za tę rozmowę. To była dla mnie wielka przyjemność. Dla mnie też przyjemność, chociaż nie raz rozmawiamy, ale i tak paru nowych rzeczy się od ciebie dowiedziałam, no bo też jak rozmawiamy, to często jakoś tam żartujemy, a dzisiaj dosyć byłyśmy poważne, jak na siebie. Tak, jak na nas byłyśmy bardzo poważne. Tak. A poznałyśmy się, kiedy szukałam ładowarki do Nokii. Tak. Dzięki, Beata, bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo też dziękuję Państwu, chociaż myślę, że głównie Panią, chociaż Panowie też może z zaciekawieniem słuchali. Jak zwykle czekam na Państwa, Pań, komentarze, pytania, bo może Beata też... Bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Odpowiesz na pytania, tak. Które będą w komentarzach. No i cóż... Zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Dziękuję.